Na renowację fasad dwóch zabytkowych budynków położonych w centrum miasta ratusz postanowił wydać łącznie ponad 1 400 000 zł. Pierwszy z gmachów to siedziba najstarszej suwalskiej szkoły, pierwszego liceum ogólnokształcącego. Na naprawy i odświeżenie jego elewacji z kasy miasta zaplanowano zwydatkować nieco ponad 930 000. Za tę pokaźną kwotę urzędnicy oczekują m.in. wymiany obróbek blacharskich, rynien, wymiany tynku na elewacji, ale także zabezpieczenia pęknięć, odtworzenia uszkodzonych detali architektonicznych, remontu wejść do budynku, pokrycia cokołu budynku granitem oraz pomalowania elewacji. Podobne prace, choć z uwagi na niedawny remont, będą z pewnością mniej wymagające, mają być wykonane również na elewacji zabytkowego ratusza. Tutaj również ma się pojawić, według zamysłu władz miasta, kamienna okładzina na cokole, wymiana instalacji odgromowej na spełniającą wymagania współcześnie obowiązujących przepisów, sprawdzenie i naprawienie tynków oraz pomalowanie elewacji. Z pewnością nie będzie to gruntowna zmiana wizerunku, a celem remontu jest raczej utrzymanie budynku w należytym stanie i zabezpieczenie go przed degradacją wynikającą z bieżącego użytkowania i warunków atmosferycznych. Oba gmachy są niewątpliwie jednymi z najcenniejszych, klasycystycznych zabytków architektonicznych miasta. Szkoła i parter sąsiadującego z nią ratusza, położone wzdłuż dzisiejszej ulicy Mickiewicza, to dzieła Antoniego Koraciego. Nadbudowa Urzędu Miejskiego i drugi jego budynek położony wzdłuż ulicy Kościuszki są dziełem jednego z najwybitniejszych polskich architektów, Karola Majerskiego.